Narcyzi są osobami bardzo atrakcyjnymi, ale nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Na początku może być tak zwany love bombing, czyli zalewanie, zarzucanie, bombardowanie miłością. Jest możliwa terapia osobowości narcystycznej. Teraz jest na to boom. Narcyzm. Tym razem tym zagadnieniem się zajmiemy. Jak żyć z narcyzem, jak go rozpoznać, czy w ogóle da się stworzyć dobrą relację z osobą narcystyczną? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Moniką Kotlarek, psycholog, terapeutką. Tym razem chciałabym się zająć tematem narcyzmu. Narcyzmów, jak się okazuje, w naszym społeczeństwie sporo. Włączamy telewizor, surfujemy po sieci, no i tam możemy spotkać takich ludzi. Jak ich, na początek właśnie, jak ich rozpoznać? To jest bardzo trudne, bo narcyści są osobami bardzo atrakcyjnymi, ale nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. To znaczy są pewni siebie, są dowcipni, są radośni, chętnie opowiadają o sobie, są takimi otwartymi ludźmi, z którymi w zasadzie każdy z nas chciałby się zadawać. To są tacy fajni ludzie po prostu. No dobrze, na szczęście telewizor możemy wyłączyć, z internetu troszeczkę zrezygnować, więc ograniczymy sobie obcowanie z tymi osobami. Ale co zrobić, gdy w naszym otoczeniu są narcyzi? Jak sobie z nimi radzić? Bo to są osoby w pewnym stopniu toksyczne. Tak, możemy powiedzieć, że to są osoby toksyczne, na pewno mają toksyczne zachowania. Przede wszystkim należy takiego narcyza spróbować, jeżeli już wiemy, że to jest narcyz, on się zachowuje specyficznie, to próbujemy go rozbroić. To znaczy musimy mieć na tyle pewności siebie, żeby umieć stawiać granice, żeby nie dać sobą manipulować, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Taki narcyz potrafi, potrafi nas zarzucić, na przykład w związku, w relacji, potrafi nas zarzucić miłością, jest tak zwany love bombing, że dla nas wszystko bardzo nas kocha, wszystko zrobi, oświadczy się, weźmie ślub i tak dalej, bo nas strasznie kocha, a za chwilę za chwilę może powiedzieć, że jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie. I dlatego trzeba być na tyle pewnym siebie, żeby wiedzieć. Kiedy to jest manipulacja? I kiedy należy to przerwać? I najlepszym rozwiązaniem jest przede wszystkim stawianie granic, jasnych i konkretnych, i egzekwowanie tych granic. Jeżeli powiemy, nie możesz tak się do mnie odzywać, to tego pilnujemy, żeby tak było. No, i jeżeli nie zadziała bycie asertywnym, stawianie granic, to ograniczenie kontaktu albo całkowicie zerwanie kontaktu, bo taka osoba będzie, jest też dodatkowo najczęściej takim wampirem energetycznym. To znaczy, że będzie wykorzystywać drugą osobę tak długo, jak długo ta osoba będzie miała siłę na to. A przełóżmy trochę te relacje na biznes, na firmę. No, co zrobić, gdy narcyzem jest nasz na przykład szef. W biznesie problem jest o tyle, że jakby można egzekwować pewne profesjonalne zachowania i one powinny się odbywać na pewnym profesjonalnym poziomie, jeżeli tak się nie dzieje, a my jesteśmy manipulowani, wykorzystywani, ktoś nas, nie wiem, obraża, wykorzystuje i tak dalej, no to albo to zgłaszamy do HR-u, czy, czy, czy gdzieś tam do kadry, i tak dalej, albo musimy przemyśleć zmianę pracy, bo narcyz się nie zmieni o ile sam bardzo intensywnie nie będzie chciał się zmienić, natomiast to się bardzo rzadko zdarza. A jakie są różnice między narcyzem, a osobą, która ma y, dobre poczucie własnej wartości, bo myślę, że tu można troszeczkę się pomylić. Narcyz wykorzystuje innych, manipuluje innymi, gra na emocjach, y, jest w stanie... Y jakby wykorzystać człowieka do, do końca, do cna, tak naprawdę, że już, już nie ma, człowiek nie ma siły się podnieść. Nie ma, nie ma skrupułów, nie ma empatii, tak naprawdę. Są huśtawki, takie nastrojów i tak dalej. I to charakteryzuje narcyzę i na to trzeba przede wszystkim zwracać uwagę, bo to, że on jest pewny siebie i miły, to jest przez jakiś czas, natomiast potem wyłażam te wszystkie negatywne cechy. No dobrze, no to wiemy, jak go rozpoznać. To jeszcze proszę, by raz wybrzmiało: jak pozbyć się narcyza z otoczenia. Zdecydowanie ograniczyć kontakt albo całkowicie go uciąć. Innego rozwiązania nie ma, jeżeli chcemy się narcyza pozbyć. Najczęściej jest tak, że narcyz sam nie chce nas opuszczać, dopóki mamy jeszcze na tyle siły i energii w sobie. Żeby mógł z niej korzystać. Więc albo ucinamy, albo mocno ograniczamy. No dobrze, bo ja mówię właśnie, jak się pozbyć, a może wcale niekoniecznie powinniśmy się takich osób pozbywać y, z naszego otoczenia. To znaczy, zależy jak duży poziom wewnętrznego masochizmu w sobie, tak naprawdę, bo y, no, narcyz nas wykorzysta, tak? Jeżeli nie będzie chciał się zmienić, nie będzie chciał nad tym pracować, nie będzie chciał na przykład pójść na terapię dla par żeby zmienić swoje zachowanie, żeby zacząć zauważać swoje, swoje błędy i swoje toksyczne różne zachowania, no to to, się, to, to on, on się nie zmieni i będzie, będzie tylko gorzej tak naprawdę. To zostańmy właśnie przy tych związkach damsko-męskich przez chwilę. Już pani wcześniej trochę mówiła, ale proszę przypomnieć, czy istnieją jakieś typowe zachowania dla Narcyzów będących w związkach? Tak jak wspominałam, na początku może być ten tak zwany love bombing, czyli zalewanie, zarzucanie, bombardowanie miłością. Będzie, będzie wspaniale, będą randki, będą spotkania, będzie wysyłanie serduszek, miłosnych SMS-ów, romantycznych piosenek, wypady do kina na spacer i tak dalej. To wszystko będzie piękne. Kiedy już narcyz poczuje, że kogoś ma jakby w swoich sidłach, to wtedy zaczyna się manipulacja, wtedy zaczyna się, graje na emocjach, wtedy zaczyna się wykorzystywanie różnego rodzaju, tak? I finansowe, i, i psychiczne, i fizyczne, i, i naprawdę można, można bardzo, bardzo przez takiego człowieka cierpieć. Czyli relacja z taką osobą wpływa destrukcyjnie? Bardzo, niestety tak. Myśli pani, że istnieją narcyzi, którzy, którzy mają dobre relacje z ludźmi? Jeżeli, to znaczy, jest możliwa terapia osobowości narcystycznej. Jeżeli taki narcyz chce się zmienić, to zauważy, że coś jest nie tak, że coś nie gra, życie mu się nie układa na przykład. Na przykład, nie jest w stanie znaleźć nie wiem, partnera czy partnerki, bo cały czas coś jest nie tak, i pójdzie na tą terapię. I rzeczywiście zostanie prawidłowo zdiagnozowane, że to jest ta osobowość narcystyczna i podejmie terapię taką pogłębioną, to jest. W stanie funkcjonować zupełnie normalnie. Natomiast to no, jest ciężka praca i on przede wszystkim musi to zauważyć, co się niestety rzadko zdarza. No właśnie, rozmawialiśmy trochę o osobach, które e, obcują z takimi e, ludźmi. To teraz powiedzmy, jakie są konsekwencje narcyzmu dla zdrowia psychicznego tej właśnie osoby narcystycznej. Osoba narcystyczna przede wszystkim nie, nie przyjmuje do wiadomości, że jest narcyzem, bo to się bardzo źle kojarzy. Już W dzisiejszych czasach to już na pewno, kiedy się o tych narcyzach mówi bardzo dużo. Ona, ten ktoś musi sobie najpierw przede wszystkim uświadomić, że ma problem, że to jest osobowość narcystyczna, która jest taka, a nie inna i że trzeba coś z tym zrobić. Bo inaczej jakby on będzie funkcjonował tak, jak umie funkcjonować, a że potrafi tylko konkretny sposób, taki wykorzystujący i manipulujący przede wszystkim drugo, drugim człowiekiem, drugą osobą, no to, to jakby konsekwencji większych psychicznych nie ma, o tyle, że on może być przy na przykład kuśtawkach nastrojów, może się źle czuć, może, może się czuć jakiś tam zdrukotany, czy smutny, czy, czy coś w tym stylu. Natomiast no mówię, dopóki sobie tego nie uświadomi, to no to, to ciężko, żeby, żeby Coś z tego zmieniać. A dlaczego ten temat narcyzmu wypłynął? Bo jeszcze kilka lat temu nie było o tym tylu książek, nie było o tym tak dużo informacji w sieci. Teraz y, dosłownie no, ostatnie lata dużo się o tym mówi. To jest tak samo jak parę lat temu było z depresją. Znaczy, kiedyś jakby się o tym nie mówiło. I dopiero parę lat temu gdzieś tam zaczął wypływać ten temat, że ktoś się przyznał, że ma depresję. Ktoś opowiedział swoją historię i to tak, tak efektem kuli śniegowej gdzieś tam zaczęło płynąć i teraz o depresji powiedzmy, że mówi się w miarę dużo. Że to już jest jakaś taka choroba, jeszcze nie w pełni, ale już bardziej uświadomiona. I tak samo jest z narcyzmem. Gdzieś coś się pojawiło, pojawiły się jakieś artykuły, filmy, filmy dokumentalne. Ktoś się przyznał, że był w związku z narcyzmem, i, i, i to też ma swój efekt kuli śniegowej, i to się będzie powtarzać, tak naprawdę, przy różnych innych zaburzeniach, które się gdzieś tam pojawią. Teraz jest na to boom, ale to wcale nie znaczy, że wcześniej tego narcyzmu nie było. Po prostu nie był rozpoznawany, nie był diagnozowany w żaden sposób. A teraz się to pojawiło i zresztą bardzo dobrze. Czyli jest po prostu większa świadomość. Tak, dokładnie, dokładnie. Pani Moniko, a czy ma Pani na przykład jakieś dane, które mogą nam powiedzieć, jaki odsetek społeczeństwa to narcyzi? Bardzo ciężko jest o takie dane e, statystyczne, ponieważ e, no, narcyzi rzadko są diagnozowani. Raczej to jest tak, że ktoś bliski stwierdza, że jest z narcyzem. E, to musiałyby być dane takie rzetelne, gdzieś tam badania musiałyby zostać przeprowadzone na narcyzach i tak dalej. Czegoś takiego nie spotkałam się z czymś takim, przynajmniej do tej pory. I... Natomiast mam nadzieję, że, że, że to się pojawi prędzej czy później. Danych nie mam. Um... Ale, ale myślę, że, że jest, to znaczy nie chciałabym, nie chciałabym tutaj diagnozować wszystkich i generalizować też, bo to jest tak samo jak z każdym innym zaburzeniem. Jeżeli pojawia się jeden element, jeden objaw, powiedzmy, to od razu się nam wydaje, że to jest narcyz, a to wcale niekoniecznie, ktoś po prostu może mieć taki charakter, ktoś po prostu może tak, taki ma wyuczony schemat zachowania. I, I dlatego tak funkcjonuje. Wcale nie musi być narcyzem, natomiast zostaje mu przypięta łatka, bo, bo ktoś stwierdził, że to są zachowania narcystyczne. E, I dlatego byłabym bardzo, bardzo ostrożna w, w stawianiu diagnoz i w też w rzucaniu jakimiś liczbami, bo to po prostu nie jest nic pewnego. A jaka jest geneza narcyzmu? Skąd on się bierze? Narcyzm, znaczy w ogóle zaburzenia osobowości to jest... Em, jakby nieskrawiedliwą ukształtowana osobowość w ciągu naszego życia. I na to ma wpływ i genetyka, na to ma wpływ także środowisko i na to ma wpływ wychowanie. Więc to jest taki trio. I bycie narcyzem to może być właśnie mieszanka tego wszystkiego: przede wszystkim wychowania młodego człowieka w określony sposób, środowisko, które na niego wpłynęło, rodzice, dziadkowie, szkoła. No, i genetyka gdzieś tam może się pojawić też e, w tym całym e, równaniu. Czyli z narcyzmu można się, mówiąc w cudzysłowie, wyleczyć? Można. Czy wy, znaczy, ja bym tego nie nazwała wyleczeniem, bo tego tak się do końca nie nazywa, natomiast. Tak, natomiast... tak więc ja właśnie wzięłam w cudzysłowie. Mhm. Natomiast e, można to przepracować, można się pozbyć pewnych e, zachowań, można się pozbyć pewnych przyzwyczajeń, pewnych schematów, pewnych mechanizmów obronnych. I można tę, tę osobowość narcystyczną, powiedzmy, naprostować trochę, tak, że ona nie będzie zaburzona. Natomiast w pełni wyleczyć, to chyba nie do końca. To jest raczej, to jest raczej dożywotnie, dożywotnia praca nad sobą i dożywotnie staranie się, żeby tym narcyzem nie być. Do kończąc rozmowę, Pani Moniko, proszę jeszcze raz podsumować. Jak rozpoznać narcyza? Przede wszystkim e, być troszeczkę nieufnym w stosunku do ludzi w sensie nie oddawać od razu całego serca i całego siebie drugiej osobie, obserwować drugą stronę i zaobserwować, czy ktoś. To na początku jest fajny, miły, otwarty, nie jest później na przykład, manipulantem, nie wykorzystuje nas w jakiś sposób, nie krzydzi nas emocjonalnie, nie krzydzi nas fizycznie, e, nie, wiem, nie wykorzystuje nas, nas finansowo na przykład w jakiś sposób. E, przede wszystkim zwróciłabym uwagę na tą manipulację, na to takie e, mówienie, że na przykład e, kocham cię, ale jesteś nienormalna. Czy nienormalny? Bo ma to za zadanie właśnie zmanipulowanie nas i sprawienie, że my, jako partnerzy narcyza czujemy się fatalnie i wtedy on czuje się lepiej. I zwracajmy uwagę na takie rzeczy, bo to może być niebezpieczne. Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek.